Rozmawiały na stolnicy pączki, jakie to są ich bolączki, bo wypchane mają brzuszki, jak puchowe poduszki. Jeden mówi marmoladą, drugi mówi czekoladą, trzeci, że jest budyniakiem, czwarty, że ajer koniakiem, piąty, bo ma płatki róży, a ten szósty, ten nieduży, mówi, że jest dietetyczny, nienadziany, ekośliczny. Jak już się powymądrzały, dobrze w smalcu się wygrzały. I tłuściutkie, słodkie, miłe podniebienia zachwyciły, bo ich rola zalotników wypchać brzuszki biesiadników.